Kilka dni temu zostałem zaproszony na spotkanie w Gdańsku, w którym uczestniczył między innymi mistrz mnich buddyjski. Spotkanie prowadził znany muzyk i próbował zrobić ukłon w kierunku chrześcijaństwa i powiedział wówczas: bo proszę Państwa, chrześcijaństwo to stoi przede wszystkim na przykazaniu miłości. W chrześcijaństwie istotą jest przykazanie miłości. I ja wtedy powiedziałem: proszę pozwolić, że się z Panem nie zgodzę. Oczywiście bardzo często przyjęło się, że mówimy o przykazaniu miłości. Ale czy miłość można nakazać? Czy miłość może być przykazaniem? Czy może być nakazem? Jeżeli ktoś zmusi mnie do tego, bym kochał, to czy moja miłość będzie miłością, czy tylko udawanym uczuciem? Dlatego też chrześcijaństwo to nie przykazanie miłości. Chrześcijaństwo to po pierwsze doświadczenie miłości. I dopiero z doświadczenia miłości, gdy człowiek poczuje się kochany, gdy poczuje się zauważony i wyjątkowy w oczach drugiej osoby, a co dopiero Boga. Dopiero wtedy, gdy człowiek poczuje się kochany, wtedy zdolny jest nawet góry przenosić. Wtedy naprawdę kocha. Jesteśmy w naszych wspólnotach, w naszych chrześcijańskich rodzinach przede wszystkim dlatego, bo doświadczyliśmy Bożej miłości, bo doświadczyliśmy również miłości uczniów i uczennic Chrystusa. Spójrzmy tak na naszą wiarę. Ktoś mi kiedyś opowiadał taką historię, może nie we wszystkich fragmentach budującą, o pewnym bezdomnym alkoholiku, który podszedł do straganu, gdzie sprzedawano Pismo Święte. Nie miał pieniędzy, ale sprzedawca postanowił mu jedno Pismo Święte sprezentować. Na co on mówi: wie pan co, może jednak nie, bo ja i tak zużyję to Pismo Święte na robienie sobie skrętów. Na co sprzedawca powiedział mu: dobrze, jeżeli pan przyrzeknie mi, że zanim zrobi pan sobie skręta, to najpierw pan całą stronę przeczyta. Było to Pismo Święte tylko czterech Ewangelii. I po kilku latach ten sam mężczyzna znowu pojawił się przy tym straganie, czysty, zadbany. Chciał odszukać tego człowieka, który sprzedał mu to Pismo Święte. I kiedy go odnalazł, mówi: wypaliłem całego Mateusza, wypaliłem całego Marka, Łukasza, ale kiedy doszedłem do trzeciego rozdziału Ewangelii według świętego Jana i przeczytałem: tak Bóg umiłował świat. I kiedy zrozumiałem: tak Bóg umiłował mnie, że swojego Syna
jednorodzonego wydał na śmierć, żebym ja był wolny, bym żył i bym był szczęśliwy. Wtedy padłem na kolana i jestem tutaj. Całe moje życie się odmieniło. Drodzy bracia i siostry, to jest Ewangelia. Nie nakazy i zakazy. Ewangelią jest to, że Chrystus pierwszy nas umiłował i dał wszystko, dał samego siebie, abyśmy byli wolni, abyśmy byli szczęśliwi. Nie zmarnujmy tego życia i rozpalajmy nie tylko nasze serce, ale rozpalajmy serca wszystkich ludzi, tych wierzących i tych niewierzących. Współczesne żebractwo, do którego chyba każdy z nas może się przyznać, to żebranie o miłość w tych najtrudniejszych momentach naszego życia. Gdy sięgniemy do samych początków i zadamy sobie pytanie, po co Bóg stworzył człowieka, to odpowiedź jest jedna. Gdy wasze dzieci zadadzą wam pytanie, mamo, tato, po co Bóg stworzył człowieka, to odpowiedź jest jedna. Bóg stworzył człowieka po to, aby człowiek był kochany. Jedyne przykazanie, które powinniśmy sobie wziąć do serca, to słowo, jakie wypowiedział Pan Bóg, zanim wymienił 10 słów dekalogu. Najważniejsze przykazanie to Boże wołanie: słuchaj. Słuchaj, Izraelu, słuchaj, mój ludu, co ja mam ci do powiedzenia dzisiaj. A jeżeli usłyszysz mój głos, jeżeli usłyszysz, że chcę ci powiedzieć, że tak bardzo cię ukochałem, że oddałem wszystko, że oddałem nawet swojego jednorodzonego syna. Jeżeli usłyszysz, jak bardzo cię kocham, wtedy będziesz kochał Boga swego jak siebie samego, a jeszcze bardziej z całej siły, ze wszystkich swoich mocy, a bliźniego swego będziesz kochał jak siebie. I nie będziesz kradł, i nie będziesz cudzołożył, i nie będziesz mówił fałszywego świadectwa. To są wszystko konsekwencje doświadczenia miłości. Leczmy się z tego spoglądania na chrześcijaństwo jak na religię nakazów i zakazów. Chrześcijaństwo to głębokie doświadczenie miłości, miłości Boga i miłości człowieka przez Boga do nas posłanego.